Dobrze, proszę Państwa, 5:15, 4:15 tutaj, naczynia umyte, śniadanie zjedzone, kawa jest dopijana. Zaraz idę oddać im papiery. Ja pamiętam, że w niebieskim, jak było tak zimno, jest minus 20, to jeszcze nie jest tragedia, tam po górze się spało, bo tam aż się czasami odkrywałem, ale jak zszedłem na dół, strasznie ciągnie od szuflad, nie? I ja pamiętam, wkładałem tam skarpetki w takie dziury, żeby nie ciągnęło to powietrze do środka, ale jest okej. Sprawdzałem jeszcze na, trochę się obawiałem baterii, na przetwornicy 12.1, 12.2 nie powinno być problemu, a zawsze mam opcję, nie? Chłodnia się odpaliła może dwa razy w ciągu nocy, tylko bardziej, żeby podgrzać towar niż ten. Mogę w ogóle tą chłodnię wyłączyć, ale mam opcję, gdyby mi zabrakło prądu. Mam agregat, mam chłodnię, żeby się odpalić, także luz. Zaraz go odpalę. Tu dziesiątka wykręcona, idę na tą zimnicę im dać papiery, jeśli ludzie cofają pod rampę. Ale tu chyba zaczynają zdejmować o 4:30, jakoś tak, tak. Moja pierwsza awizacja w tym drugim miejscu, też w kostko, jest 4:30. Oni pozmieniali. Kiedyś było 7, 8, 9, a teraz bardzo wcześnie rano. Okej, idę im dać papiery, odpalam i cofam się. I nawet nie będę kombinował z wolnym podjazdem pod rampę, bo to wiem, że szybko pójdzie. Tylko przeglądzik sobie wykręcę pod rampą, nie? Drzwi numer 415. Zapalaj pan. Jaki jest woltaż, tam będzie 12 albo 11. Czekamy 10 sekund. Panie, a przy minus 305 zgasiłem raz nieświadomy silnik. 3, 4. Jesteśmy w domu. Pager brzęczał, żebym się cofał. To będzie szas pras. Jeśli się cofnę pod tą rampę, to odpalam przedmiot. 15 minut. Powoli jechałem, bo nie chciałem też. Chciałem silnik rozgrzać. Zresztą tu i tak się cofaję. Nie było sensu. A może do Bradusa mi się uda dojechać? A jestem. Niemądre. Gasimy pozycyjne. Jeszcze go sobie wyrównamy. I nic. No, dość punktualnie. Po 6 się wzięli czerwone światło. Teraz już powinno być jakieś pół godziny max. Jak sobie wezmę moje punkty pośrednie, to do Bradusa mam 1120 km. No i do dostawy następnie 2700. No i owszem, dojadę do Broadusa i co dalej, nie? Bo ja pamiętam, za Broadusem jest taka przełęcz, 20 minut za Broadusem. I z tej przełęczy ledwo co się dojeżdżało do Lovesa w Idaho, pierwszego Lovesa w Idaho. A między granicą z Montaną a tym Lovesem tam nie ma za bardzo gdzie stać. No chyba, żebym stanął w Wallace, tam gdzie jeździłem na rowerze, ale co mi to da, nie? Wiesz, jak stać to w normalnych warunkach, więc nawet do Broadusa nie muszę dojechać. To są takie te punkty odniesienia. Do Broadusa nie muszę dojechać, bo z Broadusa nie dojadę dalej niż State Line Idaho i Montany. Więc tam jest taka resteria, a mi chodzi o to, żeby sobie na spokojnie stać na truckstopie i się wykąpać. To wcześniej jest taki punkt, to jest Missoula. A żeby dojechać do Missouli, to muszę wyjechać z... Skąd? Na styk to jest ten Loves... gdzie to było? Box Elder. A żeby być pewnym, to się jedzie ciut dalej, nie? Czyli Belfourche. Albo tam jakieś truck stopy jeszcze na 90. A ja dzisiaj do Bradusa to jest jeszcze 2 godziny dalej od tego Box Elder. Także ja prawdopodobnie się dojadę tylko do Alzady, granica Wyomingu i Montany. Tak będzie.
albo w następny dzień chcę dojechać do Missouri i później w ostatni dzień do North Bend TA albo Ellensburg, ale patrzyłem na pogodę wstępnie, w piątek rano mają być opady, więc chciałbym tą przełęcz między Ellensburgiem a Seattle załatwić jeszcze w środę. Kwestia jest taka, że w środę trzeba zajechać tam dość wcześnie, żeby było miejsce, jak nie, to pojadę na truck stop, który jest płatny, ale wybór męczący dla Was. Ale takie są rzeczywistości kierowcy. Od kiedy jest skończył się papier, trzeba cały czas liczyć, niestety. Jak już z łebasto leci dymek, to znaczy, że jest zimno. Zbieli mnie. Bo już nic nie podskakuje. No tylko 14 palet tutaj nie. Przesyłam aktualizację i można lecieć. Mam nadzieję, że zawsze jak mam dwie zrzutki, to zawsze się boję, że nie wezmą ten towar, co trzeba i ten. Ale tutaj nie jest trudno, bo tu jest wszystko to samo. Ten sam produkt, tylko muszą sobie wziąć te swoje 14 palet. A następne 7 palet, dobrze mówię? Idzie do Waszyngtonu. Tak, 7 palet idzie do Waszyngtonu. W naczepie miałem w sumie 27 palet. To powinien mieć 2, 4, 6 plus jedna single z przodu. Oho. Zielone światło? Jeszcze nie. A musi ten pager zadzwonić. Ja tylko jak mi dadzą tą naklejkę, bo tutaj dają taką naklejkę, to sprawdzę, czy mają napisane 840 i tyle. No, powiem Wam, jak się otworzy tą kotarę, jest taka duża przestrzeń do ogrzania i te szyby, no bo one to najmniej izolacji mają, nie? Znaczy no, szyba w ogóle nie ma izolacji. To nie jest za ciepło w traku. Z kotarą jest ok. Już się od dłuższego czasu nic nie dzieje, więc sądzę, że już niedługo będzie gotowe. Po rozładunku, tak, ten trak wyjadę. Muszę z otwartymi drzwiami, nawet jak mam fracht. No i później dadzą mi karteczkę, naklejkę z numerem zamówienia i z ilością otrzymaną. I później wyjadę za bramę, założę pas, zamknę drzwi i ogień. Tym kostką rozładunki idę dość sprawnie, bo jest jedyne ale. Jak coś jest nie tak, to nie ma z kim gadać. Po prostu dostaje się wiadomość, żeby wyjechać. Na tej naklejce jest napisane na przykład odrzucono to, bo dlatego i dlatego i nie ma żadnej dyskusji z nimi, nie? Raz tak miałem. Znaczy w końcu gościu wyszedł w drugim miejscu, pamiętam, co miałem taki problem z naklejkami, nie? Że ten, co wysyłał towar, złe naklejki dał. Kody kreskowe, nie? I dlatego odrzucili, no bo nie takie było zamówienie. Towar się wszystko zgadzało, bo kody kreskowe się nie zgadzały. To w drugim miejscu wyszedł i mi powiedział, ale w pierwszym miejscu po prostu słyszałem, że tam naczepa podskoczyła 2-3 razy, za 15 minut znowu podskoczyła, zielone światło, wyjechałem, patrzę, towar nie zdjęty i coś tam było w komentarzu napisane, nie ma żadnej dyskusji, nie? Dlatego tak zawsze jest taka niepewność. Ale długo coś to trwa, już prawie godzinę pod rampą, więc może po prostu liczy długo i chce się upewnić, ale jest wszystko ten sam produkt, no to ja nie wiem, co tam ma liczyć. Ten jedzie bardzo powolutku, to znaczy, że jeszcze pauzę ma niedokręconą. Pewnie w nocy przyjechał. Ajajaj. W sumie dobrze, że tu przyjechałem, nie? Tak bym miał dłuższą ramę skubane. Tutaj są koła, środek. Jego już zdjęli, a mnie co? Też odjadę tak, on zobaczyć tam do tyłu, co się dzieje, zanim wyjadę. No ale cały czas czekam na zielone światło, już by mogli mnie puścić, już jest godzina na 14 palet i to już bym chciał sobie pojechać, nie? Oni chyba wyjęli wszystko, bo teraz wkładają z powrotem, się skapnął, że za dużo zdjął. Tak coś czuję, bo znowu po dłuższym okresie ciszy zaczęło podskakiwać i czuję, że wjeżdża z towarem, nie? Także no bądźmy dobry, myślę, że już niedługo. Bo to bateria, widzę, siada w tym. Dobra, jest zielone światło. Pager jeszcze nie dzwoni, ale to trzeba poczekać jeszcze trochę. Zaraz tam zajrzę, to na
kolejka na wyjeździe teraz. Akurat sprawdzę sobie, co tam na czepie zostało. Ale dali. Ale chyba dobrze jest. 2, 4, 6. Tak, jest 7. Sumner. Dam pas. Może od razu dam pas. Tu jest kolejka na wyjeździe, więc... A kolejka na wyjeździe, panie? Dobra. Nic nie jest napisane ile, ale ja pamiętam tutaj w Costco tylko jest numer zlecenia. Idę założyć pas, zamknąć drzwi i wąsa. Jaki tam piękny wschód słońca będzie za nami. Nie będzie nas raziło. Dobra, robota wykonana teraz. 2,5 dnia spokojnej jazdy, pauza, rozładunek. Później załadunek i wracamy. Zobaczymy, po którędy pojadę. Czy na Wyoming, czy na 212. Wczoraj kumpel mi mówił, że na 212 łańcuchy zakładał, ale na 212 do Przyłęczy ja dojadę dopiero jutro, więc do tej pory wyczyszczą. W sumie nie tak źle, no. Ile na tym rozładunku byłem? Stabilizacja za 15 osób, no godzina 45. Godzina 45 na 14 palet. Zimno. Ale baterie dają radę. Minus 20 i w kabinie jest ciepło za kotarą. Ale ładnie. Wracamy 35 w dół. Do 90 i dzisiaj będą nudy. Nudy, cały dzień nudów, no. Dopiero za Missouri, za rzeką Missouri, Chamberlain, troszeczkę widoczków, ale tak to prerie i nudy. Że dzisiaj dużo ujęć nie będzie. Takie są dzisiejsze widoki. I tak przez jeszcze 12 km do South Dakota, no i później jeszcze 5,5. Aż do zjazdu na tą drogę, nie? Także muszę się dzisiaj przemęczyć. Temperatura nie wzrasta mimo tego, że słońce wstało. Spada nawet z minus 20 rano na minus 23. Dzisiaj w nocy może faktycznie nie będzie można silnika zgasić. Będzie minus 26. Zobaczymy. Na razie cieszę się tym, że nie ma silnych wiatrów. Takie pogody z reguły silne wiatry się im nie towarzyszy. Najgorzej jak jest blizzard, czyli minus 25, wiatr i śnieg. To wtedy jest przerąbane. Wtedy czynnik ochłodzenia wiatrem wskazuje minus 50, minus 60. A jak minus 23 na wietrze? Nie, bez wiatru nie najgorzej. Okej, okay. Zaraz wjedziemy w South Dakota. Z naprzeciwka znowu jedzie kumper. A czy nie? On też. Ostatnią podróż też się z nim miałem w South Dakocie. To jest dosyć ten. Dosyć równe, nie? Jemu też się obsunęło wszystko, bo ale miał problemy z ładunkiem, trochę zeszło, później miał chyba dziurę w oponie, później łańcuchy zakładał wczoraj, nie? No ale tak trzyma się w tym okienku jak ja, tylko że jak ja jestem Montrealu, to nie z drugiej strony i tak się mijamy. I dwa razy pod rząd będziemy się mijać w South Dakocie, no może w ciut innym miejscu, ale mniej więcej tak w połowie, nie? Cały czas mróz trzyma, ale no tak minus 23, minus 20. I będę już za chwilę przekraczał rzekę Missouri. No już później będzie łatwiej. Znaczy łatwiej. Tak psychicznie, bo
droga jest cały czas taka sama i dzisiaj nie jedzie się najgorzej. Za 40 minut stanę na pauzę, później mi zostanie jakieś 5 godzin jazdy i zobaczę, może mi się uda dojechać do Bradus, a jak nie, to mi zostanie 4 godziny, poniżej 4 godzin jazdy później. Zjeżdżamy. Jest ładny widok. Gdy widać wodę, teraz jest śnieg. Tafla lodu i na nim śnieg. Może być jutro ciekawe, jak tam napadało śniegu. Wow, tutaj może być ślisko. Szpana. Kto wie, jak taki mróz, to oni może doprowadzili do ładu, że jest przejezdna, ale jest warto takiego śniegu i może trzeba będzie się łańcuchować jutro. Tego jadę według marszruty. Jak najszybciej, żeby mieć jak najwięcej czasu, nie? Ewentualnie, gdyby coś. Jutro może być chain-up tylko w tym, tam gdzie mój kolega miał. Na 212. No, a chciałem jechać 25, na razie jest zamknięta. Zobaczę jeszcze ten, co tam dalej. Ale kurczę. South Dakota. North Dakota. Zawsze były mrozy, nie? Ale rzadko kiedy... Co tutaj jeżdżę, żeby tak im tak dużo w śniegu nawaliło. Dość regularnie się przez te rejony jeździ, przynajmniej wracałem, nie? Żeby tu mieli sporo wody. Na wiosnę i lato. No, nie ma wiatru, minus 20 nie jest tak źle. Dobra. Trzeba się z... No nie, teraz zawiało, to jest zimno. Spróbujemy z timelapsem i włączę. Przetestuję trochę ustawień GoPro 8, ale tutaj już dawno chcę włożyć 10 na tam, na te timelapsy. I ustawię automatyczną prędkość, niech sobie sama wybiera. Ale tak sobie zawsze mówię, a bo 10 tu. Nie zawsze mam czas na te ujęcia. No to nic, lecimy. Jesteśmy... Gdzie my jesteśmy? Za miejscowością Preszo, tak? Między Preszo i Vivian i lecimy tą 90 aż do Rapid City. No i zasuwamy później na Belfurs. Jak się uda, to do Broadusak tutaj, a jak nie, to jest tutaj taka miejscowość Alzada. Alzada, no ocenię gdzieś już na 212, bo między Alzada a Broadusem tam nie ma nic. Tam jest jakieś pobocze, coś, ale co to za spanie. Dobra, let's go. We'll be right back.
Rapid City i widać, że droga jeszcze, no jest już sucha, jeden pas, a drugi jeszcze jest takiej jakości nijaki. Temperatura wzrosła, minus 14. Zobaczymy, co tam będzie na 212. Sądzę, że do jutra będzie ok. Tak mi się wydaje. Mi jeszcze zostało 2 godzinki 46. Ale nie wiem. No mówię, ja na razie to chyba wygląda dobrze z tym Broadusem, ale na razie jeszcze mam przed sobą trochę drogi takiej bez. I miasteczko, nie? Miasteczka dwa, więc zobaczę po. Belfourche. Tam. Obok tej góry. 2 godziny. Mam, a do Broadusa 185. Wątpię. Ale kto wie. Sądzę, że nie będę miał już żadnych większych problemów jutro. Dzisiaj troszeczkę cieplej się tutaj zrobiło. Fontanie też może. I drogi już będą doprowadzone do dobrego stanu. Tak tu. Jak się zjedzie już z autostrady, wchodzą w rachubę wiatry i droga jest zmienna. Tam dalej ciut będzie jeszcze ciut wyżej. Przy Wyomingu i Montanie, nie? Także no zobaczymy. Ale do Alzady to dojeżdżam na 1000%, bo do Alzady jeszcze mam jakieś, nie wiem, 45 minut? Mam nam 2 godziny, nie? Także nie, do Alzady na bank dojadę, a w zasięgu Missouri już jestem od dłuższego czasu. Tak, jutro dojadę do Missouri, wykąpię się w środę rano wcześniutko. I dzida na pauzę długą na nieciekawego TA w North Bend. Kurde, zima jak. Tak jak powinna być. Ślisko. Belfourche przyjadę w godzinie szczytu, więc... Znaczy szczytu. W dzień. Raczej stać trochę czasu, a ta droga nie będzie wyglądała dobrze. Coś tak czuję. To cały czas fascynuje. Ja już teraz na to w ogóle nie zwracam uwagi. Sobie słucham radia z całego świata, Hiszpanii, Polski. Z Montrealu. Ja jestem gdzieś na zadupiach w Stanach. Ja już dużo, już kilka lat już tak się jeździ, nie? Wcześniej to polegało się tylko na tym radiu satelitarnym. No i słuchałem tylko radia z Montrealu. No i tam innych różnych tych, ale nie było takiego wyboru. Ale teraz po prostu mogę sobie słuchać, czego chcę. Której chcę, jak chcę. Mobilny internet zrobił cuda. Ile tam jeszcze? Godzina 40, a Broadus 152. No teoretycznie jakby dobrze szło, to jest zapas 10 minut. Ale to taka, no nie wiem, zobaczymy, jaka będzie droga od Belfourche do Alzady. I ten kawałek Wyomingu przede wszystkim. No, tutaj ta droga najlepiej nie wygląda. Zobaczymy, co dojść dalej za miastem. W mieście to zawsze inaczej, ale... Natomiast to może być jeszcze gorzej, a może być lepiej, różnie bywa. Do Alzady 34, a do Broadusa 94 mil. Wolałbym po tej nawierzchni w dzień przyjechać, niż jutro rano wstać, nie? Tu jest beton, to będzie asfalt. Zobaczymy. Był cięższy, to bym się nie bał, a jestem jednak lekki, nie? Na ciągnący jeszcze jakiś napęd mam, ale z tyłu naczepa to jest wielkie jedno nic. Hehe.
niekoniecznie muszę dotrzeć tego Bradusa, matko. Taką dramę robię z niczego. Za miastem szlak jest w miarę przetarty, nie? Mówią slick spots. Jakby tak było na przełęczach, to by może było nie najgorzej, bo tam na pewno dużo piachu wysypią. I tak prawdopodobnie będzie. Wczoraj czy tam... Wczoraj rano, czy przedwczoraj na wieczór padał śnieg tutaj, nie? No trzeba być ostrożnym, ale można grzać. Dlatego wolałbym to w dzień przejechać, nie? W nocy jeszcze większy mróz złapie. Tak, jadą auta. To mimo sól, słońce i ruch trochę to pracuje, a w nocy to no nic, na razie jadę, ale zadę jeszcze pół godzinki, ciupniemy. Miał lepsze pojęcie Wyomingu. Mamy Wyoming i jak na zamówienie lód. W ogóle drogi nie utrzymywali, nie odświeżali. Wow! A Montanie pewnie będzie utrzymywana. Ale jakoś się śmiga po tym mini lodowym szlaku. Gorzej z hamowaniem by było, nie? Zostawiłem go jeszcze trochę dalej z przodu. On też najpierw dzwonił, ale teraz jedzie. Chyba tutaj dowozi do tego pracowników do. To jest autobus szkolny, ale ja coś podejrzewam, że on jest, dowozi pracowników z Belfurs tutaj do tej fabryki, czy kopalni, czy diabli, czy wiedzą. Tutaj Halliburton ma swoje te... Czy to coś innego, już nie pamiętam. Ale nie, to ja, jak przyjeżdżałem, to byłem Halliburton zawsze, no, po lewej. Chyba, że sprzedali. Bo właśnie dawno nie mogłem się doczytać tej nazwy, Halliburton. No, coś namigające, jadą, to już coś tam się chyba dzieje. Nie wiem, stanął sobie po prostu. Czy ja pamiętam, jak tu jeździłem, to nigdy tak nie było, żeby Wyomingu tutaj było nieutrzymane. A to wygląda, jakby w ogóle nic nie utrzymali. Może tylko lekko odświeżyli, a nie, tak by nic tu nie robili, nie? 30 km drogi mają do utrzymania tutaj w tym rogu Wyomingu. Może się dogadywali z Montaną i South Dakota, a teraz nie wiem, nie mam pojęcia, ale bo tak, z asfaltu na lód i pewnie prawdopodobnie będzie za 20 km z powrotem z lodu na asfalt. Znaczy, to jest ubity śnieg, ale zdradliwy. Trzeba uważać. A to jest ta fabryka, o której mówię. Po lewej. Tej pełna para, tylko się trzymam bardziej środka, nie? Mówię, a kierownica reaguje. Na mocniejszych zakrętach i przy hamowaniu trzeba jak z jajem. Ale tutaj jest ok. Jestem pewny, że... I przed zakrętami też trzeba uważać, bo ludzie też hamują. Niektórzy troszeczkę mocniej, więc może się przed zakrętami może być tafla lodu w miejscu hamowania. Na punk w Montanie będzie asfalt. No bo w dzień pospali solą i przy minus 10 to by puściło, nie? Tak, tam było. Ach. Taką mamy pracę, taki mamy klimat. Tutaj puszczę gaz i pod górkę on mi sam zwolni.
rozpędem, bo tam już widzę zakręcik. No i widać, że jest taka warstwa lodu. Tak jak to, bardziej niepewnie się czuję. No ale nic za nic się koni, ślizgałem jak daję gazu do dechy, nie? Bo to by jakby była taka bardzo śliska warstwa lodu, by od razu brał. Także spoko. Ale fajny klimat, sam na drodze. Pewnie na radio tam się wypytywali, nikt nie jechał. Widziałem dużo traków, stało na trackstopie ośnieżonych. Kierowcy w restauracji, nie wiem na co czekają. Jedziemy. Ja to nazwę suchy. Ubity śnieg, ale mam tendencję do twierdzenia, że to jest suchy lód. Nie, bez ubity śnieg. Gdzieniegdzie z warstwami lodu. Ale ładnie, mimo wszystko, nie? Zwalniamy. Te łuki są łagodne. Jeszcze w takiej scenerii białej tą drogą nie jechałem. Było trochę śniegu, ale aż tak biało nie było jeszcze nigdy. Rewelacja. Sobie teraz ścinam oczywiście, jadę drugą stroną, nie? Korzystam z całej drogi, bo nikogo nie ma. Coś takiego było też chyba w trzecim wyjeździe w tym sezonie w Jasper. Tak, przypominam sobie. Mówię, droga hamowania może być bardzo długa. Gwałtowne hamowanie to jest trów. Pół kilometra do granicy. Jeżeli nawierzchnia zmieni się magicznie w asfalt, kontynuuję, bo mam 100 km i godzinę 5. Jeśli nie, zatrzymuję to, jak to się mówi, shutdown in Alzada. Bo no, po takim czymś, no to nie zawsze będę jechał te 105, nie? I dlatego to lepiej trzeba będzie się zatrzymać i już z pełnymi godzinami jechać, no. I tak dzisiaj pojechałem tyle, że nie wiem po co aż tyle, ale dobrze. Poezja. Nie, niestety. W Montanie dalej to samo, więc może to Montana z Wyomingiem tak olały sprawę i Montana utrzymuje drogę Wyomingu też, no bo w South Dakota było schludnie. Prado z 57, no i godzina dwie, no i co? Będę tak sunął po tym. Chociaż. Teraz już właśnie jest to, że droga nie będzie już miała dużo zakrętów, nie? Teraz będzie cały czas w miarę prosto. I będziemy tak spadać w dół. No nie wiem co robić. Czy Alzada, czy go. W sumie po ciemku po tym jechać jutro. Kierowcy jadą powoli. Się boją.
65 km godzina. Damy radę, czy nie damy radę? Bo Alzada już tuż, tuż. O, jak taka nawierzchnia będzie na przełęczach, to na pewno łańcuch trzeba będzie zakładać. Tak, kończę dzień tutaj. Nie ma sensu. Gnać. Nie wiadomo, czy dojadę, nie wiadomo, czy przegnę. That is it for today. Tak, już słońce zachodzi, więc na to samo wyjdzie ewentualnie. Thank you very much. Nie ma co się wygłupiać. Wystarczy na dziś.